Spotykamy się w Dąbrowie Chełmińskiej, gdzie organizowane przez Kujawsko-Pomorski Związek Piłki Nożnej odbywają się kursy trenerskie UEFA-C, UEFA-B. Dzisiaj osoba za to odpowiedzialna wizytuje kurs UEFA-C. Jesteśmy w trakcie drugiej sesji. Nasi kursanci, którzy aplikowali na ten kurs, są nawet spoza województwa. Mamy pełen komplet 32 uczestników. Cały kurs trenerski trwa około 3 miesięcy. Tematem zajęć, które mam przyjemność poprowadzić, są koordynacyjne zdolności motoryczne. Kurs pierwszy, podstawowy. Myślę, że ta grupa kursantów jest najważniejsza ze względu na to, że tak naprawdę będzie pracowała u podstawy piramidy, czyli z dziećmi pomiędzy 6 a 13 rokiem życia, więc wiedza, umiejętności i kompetencje, które zdobędą podczas tego kursu, będą warunkowały poziom szkolenia w klubach, potem w reprezentacjach wojewódzkich, a na końcu w reprezentacjach narodowych, czy to młodzieżowych, czy pierwszej reprezentacji Polski, więc uważam, że ten kurs, mimo że krótki, intensywny, to bardzo ważny jakby w hierarchii kształcenia trenerów. Nazywam się Patrycja, mieszkam w Bydgoszczy. Od dzieciństwa pasjonuję się właśnie sportem i teraz piłka nożna stała się moim kolejnym celem, także dlatego też wybrałam ten kurs. Sporo wiedzy teoretycznej, jak i praktycznej, która na pewno przyda mi się w przyszłości. Na pewno bardzo podoba mi się takie naturalne podejście prowadzących, trenerów. Odnoszą się do sytuacji, które mają miejsce na co dzień, na boisku. Także to nie jest tylko i wyłącznie sztywna wiedza, ale gdzieś tam oparta o doświadczeniu. Uczestnicy tego kursu po uzyskaniu licencji UEFA-C mają możliwości prowadzenia zespołów dziecięcych. Mogą prowadzić legalnie zespoły Skrzata, Żaka, Orlika oraz Młodzika. Są przygotowani do prowadzenia zajęć aż do piłki 9-osobowej. Uczestnicy tego kursu nabywają różne kompetencje, kompetencje społeczne, kompetencje do prowadzenia tych zajęć, umiejętności tworzenia środków treningowych, tworzenia konspektów. Przede wszystkim ten kurs UEFA-C powoduje, że będą w sposób bezpieczny przeprowadzali zajęcia, będą potrafili współpracować szczególnie z zawodnikami, ale i także rodzicami tych dzieci. Nazywam się Klaudiusz Głata, mieszkam w Grudziądzu. Na ten kurs wprowadziło mnie to, że mam chęć rozwijać się w tej płaszczyźnie. W drugiej jakby w piłce nożnej, gdyż jestem nadal czynnym zawodnikiem. Swoją przyszłość trenerską na najbliższy moment wiążę po zdaniu kursu z moim klubem, którym obecnie gram, z Naprzodem Jabłonowo. I na pewno podoba mi się tu. Można dużo informacji przyjąć, co prawda dopiero jest to drugi zjazd, ale wydaje mi się, że poziom szkolenia jest na wysokim poziomie. Moje zajęcia skupione są odnośnie koordynacyjnych zdolności motorycznych, czyli przechodzimy przez wszystkie zdolności na etapie od U6 do U13. Zostają omówione wszystkie komponenty sprawności fizycznej u dzieci, a najważniejsze. Następnie trenerzy prowadzą, ja prowadzę warsztaty, trenerzy mają za zadanie stworzyć środki treningowe dla danej zdolności motorycznej i końcowy etap dzisiejszych zajęć to są zajęcia praktyczne, które odbędą się na boisku czy na hali, gdzie te środki treningowe będą zaprezentowane w praktyce. Thank you.
Kujawsko-Pomorski Związek Piłki Nożnej cyklicznie organizuje kursy trenerskie. W styczniu rozpoczęliśmy kurs UEFA-C. W dniu jutrzejszym odbywają się egzaminy wstępne na kurs trenerski UEFA-B. Kursów UEFA-C, tych początkowych, na które oczywiście zachęcamy, organizujemy około 4 w ciągu roku. Jeśli chodzi o kurs UEFA-B, to minimum 2 w ciągu roku kalendarzowego. Wszystkich serdecznie zapraszamy i zachęcamy. Jest to niesamowita droga, gdzie macie realny wpływ na rozwój dzieci. Tu mniej więcej na środku, tylko tutaj sobie biegamy truchcikiem po całej powierzchni. By rozpocząć w ogóle kurs, zachęcamy do aplikowania. Wszystkie informacje znajdziecie na stronach naszego związku, na stronie www.kpzpn.pl. Tam szczegółowo jest opisana możliwość aplikowania na kurs trenerski.